No to Siemka, jeszcze raz. Jesteśmy w centrum rehabilitacji. Kolega, mój serdeczny przyjaciel jest fizjoterapeutą. Zresztą był fizjoterapeutą kadry w Pekinie, także jest bardzo doświadczony. O, proszę bardzo. To jest jego gabinet. Ja dzisiaj się tutaj wybrałem, ponieważ od 2 dni mnie męczył ból pleców. Dzisiaj zszedł. Natomiast wielokrotnie przerobiłem sytuację, w której udawałem się do Roberta, a Robert po prostu ratował sytuację od A do Z. Myślę, że każdy, kto boryka się z takimi bólami mięśniowymi, stawowymi, to powinien zacząć nie od tabletek, to w ogóle dajcie sobie spokój, powinien zacząć zdecydowanie od wizyty u fizjoterapeuty. Spróbuję z Robertem przeprowadzić krótki wywiad, zobaczymy, czy się uda, czy będzie chciał powiedzieć parę słów na temat fizjoterapii, a sam po prostu dam się wymasować. No to do zobaczenia, na razie. No to ja już jestem po swoim fantastycznym zabiegu u Roberta. Robert jest osobą, która przy poprzedniej głodówce też wiedziała dokładnie, jak wygląda sprawa mięśni, stanu moich mięśni, bo wtedy też mnie bolał odcinek lędźwiowy bardzo mocno. No to może Robert, ty w paru słowach, jak to wyglądało ostatnio i teraz? Ostatnio z Radkiem widziałem się w ostatnim dzień z na budówki, to wydaje się, że był chyba 9 czy 10 dzień, to każdy mięśnie było mięśnie był odizolowany od sceną drugiego. Można powiedzieć, że takim był sceną, przykładem sceną fantomu z anatomicznego, na którym mogą się studenci uczyć, bo mięśnie były elastyczne, bez żadnej spastyki, czyli nie były pospinane. Na dzień dzisiejszy prawa strona uratka jest ewidentnie bardziej spięta. Może być to spowodowane na przykład szokiem dla organizmu, że nie pobiera substancji odżywczych, ale tak też może być też tak, że na głodówce organizm sam z siebie chce pobrać energię. Jak jest jakaś jednostka chorobowa, to po prostu z tym walczy i u Radka występuje ból. Umówiliśmy się z Radkiem, że będą to cykliczne spotkania przynajmniej raz w tygodniu, aby to pod względem fizjoterapeutycznym cały czas kontrolować i obserwować, jak te mięśnie się zachowują. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. No właśnie, no to już wiecie, jak wygląda mój stan zdrowia obecnego, przynajmniej od tej strony fizjologicznej. No, temat zostanie opublikowany. Dzięki serdeczne, na razie.